Daniel, nim się tu mieszka. Dzień dobry. To przychodź. Chodźcie dalej. Babciu, mamy takie coś słodkiego. Witamy również i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 95. urodzin. No to co najlepszego? Mogę wybrać co najlepszego. Babciu, no. Pozwól, że ci uścisnę łapę. A ty tu trzeba zjeść z tego tortu. Tak. No, a my tobie nas kolejnych 95. Tak. I od razu przy okazji zapraszam na stulecie. Bo... No, stulecie tak, to tak, lada tak. Chwila, pewnie. Na stole, postawimy na stole. Książki to także mili towarzysze mojej rodziny. Z poważaniem, tylko tu nie wiadomo, czyj to jest podpis. Minister Możemy się... kultury. Ja powinien być tutaj podpisany, że to jest... Chodźcie do tamtego pokoju. Tam do ciebie tam... idziemy. Oglądałem już planszę 28. I tu mamy album. Który tak. Dopiero powstaje, tak? No już koniec jest. Tu jest, to nie widziałeś, to strona tytułowa. To jest strona tytułowa. No, taki... no tak, ja miałem zrobić takie wstążki. Bo tam jest chyba z 10 książeczek do podpisu. Masz teraz? To jeszcze z targów. A może ale jedną dzisiaj to chociaż jedną byś podpisał. Panie Henryku, może opowie pan czytelnikom, nad jakim albumem teraz pan pracuje? Teraz ja kończę album na stulecie niepodległości Polski. Już jestem w końcówce. Jeszcze mi jedna plansza brakuje, bo zakończenie już mam. Proszę, to jest bal. Pracowni babcia Chmiela, chociaż pracownia tak nie wygląda. No to dziękuję, że poświęciliście tyle czasu, żeby spopularyzować mój umysł. Nie chciałem powiedzieć nie umysł, tylko gębę, twarz. Twarz ładnie mówi. Do zobaczenia na przyszły rok albo za 5 lat. Dziękuję. Dziękujemy.